Szanowne panie, szanowni panowie, no to jest ogromny zaszczyt zarówno dla mnie, jak i dla całej załogi statku nazywającego się NBP, Narodowy Bank Polski. Czujemy się rzeczywiście bankiem narodowym. To jest trochę coś innego niż po prostu bank. Nazwa jest bardzo myląca, chociaż jednocześnie jesteśmy bankiem. Bankiem budżetu, bankiem państwa polskiego. No jesteśmy też takim bankiem ostatniego ratunku i wsparcia. Pewnego, całkowicie i bezpiecznego. Jak to zaraz na początku, na tej konferencji, o której pan redaktor wspomniał, z premierem Morawieckim powiedziałem, banku, w którym pieniędzy nigdy nie zabraknie, co spotkało się z różnego rodzaju drwinami, a chodziło mi po prostu wtedy tylko o to, żeby ludzie się nie tłoczyli przed bankomatami i okienkami. Tych pieniędzy oczywiście nigdy nie zabraknie. W czasie kryzysu państwo polskie, rząd i Narodowy Bank Polski, który stał na zapleczu tej operacji, wydało na walkę z kryzysem około 200 miliardów złotych. Powiem tyle, co znów może się spotkać z jakimiś drwinami. Gdyby kryzys był dwa razy cięższy i dwa razy dłuższy, też byśmy dali radę. Też byśmy nie dopuścili do masowego bezrobocia, ani w ogóle do znaczącego wzrostu bezrobocia. Nasze możliwości są naprawdę duże jako państwa. Sytuacja gospodarcza państwa jest dobra. Chociaż sytuacja gospodarcza na świecie i w Europie robi się coraz trudniejsza. Wchodzimy w okres postpandemiczny i rzeczywiście to jest okres wysokiej inflacji. To się na całym świecie dzieje jednocześnie. Inflacja będzie podwyższona przez jakiś czas, trudno powiedzieć jaki, ale wyższy. I tak jak wielokrotnie to mówiłem, powtórzę tutaj z ręką na sercu jeszcze raz. No ta inflacja nie jest spowodowana popytem. Ta inflacja jest spowodowana kosztami, szokami podażowymi. Żadna podwyżka stóp procentowych, każda jaką sobie moglibyśmy wyobrazić, nic na to nie poradzi. Ta podwyżka, której dokonaliśmy, ma na myśli, dotyczy sytuacji za kilka kwartałów. Kiedy ten utrzymujący się wysoki poziom cen, wzrostu cen z powodu szoków podażowych przychodzących z zewnątrz do Polski, co trzeba podkreślić, może spowodować po stronie popytu także pewne efekty, które zazwyczaj następują po pewnym czasie, po wielu kwartałach. Różnie się je nazywa, drugiej rundy, czy spirali płac i cen, ale ta podwyżka jest dokonana po to. Może ją można było dokonać tej podwyżki trochę wcześniej, może trochę później. Wybraliśmy moment, który uważamy za najważniejszy, biorąc wszystko razem pod uwagę. Jeszcze mocniej krytykuje się w niektórych mediach, a nawet niektórzy politycy, nawet niektóry taki, jeden taki najbardziej głośny ostatnio, przekrzykujący się z dużym tłumem, wyśmiewają to, co od pewnego czasu powtarzam, że Polska przechodzi, jest świadkiem cudu gospodarczego, polskiego cudu gospodarczego. To jest, proszę państwa, dalece niewłaściwe, żeby coś, co jest oczywiste, kwestionować, żeby zabrać Polakom dumę z tego, że rzeczywiście to jest naszym dziełem. Oczywiście zbieg wielu różnych okoliczności historycznych, innych się na to składa. Nie będę o nich mówił, ale ten najważniejszy to jest wysiłek Polaków, polskich przedsiębiorców, pracowitości przeciętnego Polaka. Zapobiegliwości dotyczącej polskich rodzin. Polacy są jednym z najciężej pracujących narodów na świecie w tej chwili. Przy dużej wydajności pracy, szybko rosnącej, no ale pracujemy tak ciężko jak południowi Koreańczycy. Dlatego, że Polacy chcą szybko nadrobić dystans, jaki nas dzieli od krajów najbogatszych i od ich poziomu życia, spowodowany okolicznościami niezależnymi od nas. Kilkudziesięcioma latami strasznego komunizmu, narodowy socjalizm, przedtem wybory, wojny. No nie dano nam szansy, żebyśmy się normalnie, spokojnie rozwijali. I to już było w czasach opóźnionej rewolucji przemysłowej. Nadrabiamy to ku dumie tych przeszłych pokoleń, ku nadziei przyszłych pokoleń i nadrabiamy bardzo szybko.
Jeśli mówimy o niemieckim cudzie gospodarczym, no to to jest jakaś pestka w porównaniu z tym, czego my dokonujemy w Polsce. Od 1996 jakieś 170% PKB wzrosło, od wejścia do Unii Europejskiej jakieś 100% niecałe. 100% od 2004 roku. Za czasów tej koalicji rządowej, rządów tej siły politycznej, jakieś 22%, ponad 1/5. To jest tempo szalone, no rzadko spotykane w historii. I to normalną, ciężką pracą w trudnych warunkach konkurencyjnych, dzięki zdolności Polaków, tych, którzy zarządzają, i dzięki pracowitości i zdolności tych, którzy są zarządzani. No także ta klasa polityczna w całości, polska demokracja, polska administracja, na którą tak bardzo czasami narzekamy. No jak na te wszystkie okoliczności, że po tylu latach komunizmu dopiero to robimy i po stanie wojennym, który nas bardzo pozbawił dużej części elity, to naprawdę jest nieźle. O czym świadczą rezultaty? No bo jak to osądzać, jak nie po rezultatach? To jest bardzo dobrze. I to jest naprawdę cud z punktu widzenia historycznego w Europie i w skali światowej. Nie wstydźmy się tego słowa. I nadal to tempo wzrostu mamy bardzo szybkie. Z pandemii wyszliśmy z krajów większych, nie tych malutkich, z krajów większych najlepiej i najszybciej. Odbudowaliśmy się po pandemii. Niewielkie stosunkowo ofiary, chociaż ci przedsiębiorcy, którzy oczywiście działają w niektórych branżach, dla nich ta sytuacja była bardzo trudna i dla niektórych tragiczna w sensie ekonomicznym, ale generalnie jako społeczeństwo, jako gospodarka wyszliśmy właściwie bez strat. Straciliśmy po prostu jeden rok, ale wyszliśmy z tej kurzawy tak samo rozpędzeni jak poprzednio. Można powiedzieć, połknęliśmy ten kryzys. Na chwilę straciliśmy oddech. Jak jakaś, ja wiem, anakonda, prawda, połknęła królika i po chwilowym takim śnie pędzi dalej. Ale teraz będzie dla nas trudniej niż w czasie pandemii, uważam. Mamy dwa wielkie problemy. Mamy problem energetyczny. Łagodnie mówiąc, transformacji energetycznej. To jest takie słowo eufemistyczne, transformacja. Z głębokie, ciężkie, długotrwałe bóle porodowe, 20-letnie nas czekają, bardzo trudne. Tak jak się mówi, transformacja polityczna w 89. No upadek komunizmu, taki drobiazg, prawda, który się też przeciągał i czkawką odbijał i odbija do dzisiaj. Wystarczy na polskie uczelnie popatrzeć. No to jest bardzo trudne. To przekształcenie energetyczne i w gruncie rzeczy też nie wiadomo w jakim kierunku. No nie w kierunku wiatraków i fotowoltaiki, bo to jest na niewielką skalę jakieś remedium. Realnie jest tylko energetyka atomowa, coraz nowocześniejsza. A tu dopiero gdzieś tam przebieramy w piachu nogami i się jakby tutaj szykujemy dopiero do tego. Powtarzam to dosyć brutalnie, przyznam, na wszystkich spotkaniach, w których uczestniczę i jestem też za to bardzo surowo atakowany, no, że Unia Europejska zamiast tych wszystkich transferów lepiej by dała te wszystkie pieniądze Francji, żeby nam wybudowała kilka elektrowni atomowych. Pożytek byłby dla Polski ogromny i dla Unii Europejskiej, bo by miała Polskę czystą, prawda? I powietrze u nich też byłoby czystsze i wszystko i tak dalej. No, a nie mówiąc o Francji, a szczególnie o jednej firmie. No ale jakoś ten pomysł się nie przyjmuje, nie znajduje w ogóle echa. Bo biurokracja woli oczywiście sączyć to różnymi strumyczkami i samemu decydować, na co ten jedno euro, które do nas wpłynie, ma być wydane. Każdy z nas może milion opowiedzieć różnych historii ze swojego miejsca zamieszkania, na co tam w pobliżu wydawano pieniądze. Ostatnia moda, widzę, moje swoje miejsce zamieszkania, ostatnia moda jest na ronda. Koło siebie tam po 20 metrów ronda, na przykład dwa malutkie, większe, krzywe, takie inne. No bo już wszystkie ścieżki do lasu rowerowe są wybudowane. Każda wioska ma centrum basenowo tam rekreacyjne i tak dalej, i tak dalej. Samorządy zostaną z tym wszystkim potem, żeby to utrzymywać.
Obawiam się, że nie będą tego utrzymywać, bo to przekroczy ich możliwości. A nie na transformację energetyczną to jest wydawane. Obawiam się też, żeby z udziału Narodowego Banku Polskiego, pośredniego oczywiście i w jakimś tam instancji, no ta transformacja też do końca się nie uda. I to jest jedna nasza słabość, ta energetyka. I drepczemy w miejscu. Trzeba szybko tutaj ruszyć. Są tacy, co wcale nie chcą, żebyśmy ruszyli. Nasz ruch, nasz kierunek rozwoju w kierunku energetyki atomowej, nuklearnej się nie podoba. U wszystkich sąsiadów właściwie, no w każdym razie z obu stron na wschodzie i na zachodzie. I kij szprychy tu jest wsadzany i będzie wsadzany. Nie jest to łatwe politycznie. Finansowo nie jest trudne. Cały mechanizm jest prosty, w wielu krajach przerobiony i Polskę stać na to, żeby samemu nawet to zrobić. Ale tu kapitał zagraniczny się pcha drzwiami i oknami, żeby w tym uczestniczyć oczywiście. Bo jak wiecie, świat jest przepełniony po brzegi pieniędzmi i nie wie, gdzie te pieniądze ulokować, żeby im się dobrze działo. I szuka atrakcyjnych, długookresowych, a najlepiej kilkudziesięcioletnich lokat. To wspomniałem nawiasem mówiąc o tym, no bo też powiedziałem, że ten kredyt, który bierzemy, który będziemy brali razem z Unią Europejską, to tak niekoniecznie, szczerze mówiąc, jest najlepszym pomysłem. To jest pomysł polityczny, żeby jeszcze bardziej zintegrować Europę w kierunku wspólnego państwa federacyjnego, żeby powołać jakieś tam Ministerstwo Finansów wspólne, żeby wszystkie kraje były zobowiązane spłacać te kredyty i tak dalej. Ale oczywiście każde euro, które spływa do nas, czy to z Brukseli, czy z dowolnego innego kierunku, jest cenne, jest wartościowe, jest przydatne i podnosi nasz dobrobyt. Ale trzeba zawsze pamiętać, że najważniejsze z tego punktu widzenia jest wejście do Unii Europejskiej, nasz udział we wspólnym rynku. To 450-milionowy rynek. To jest to, co jest absolutnie kapitalne dla naszego rozwoju i co współczyniło się do tego, że tak szybko się rozwijamy. To jest ważne. Te transfery to są rzeczy stosunkowo mało ważne. W tym sensie dalibyśmy sobie radę i bez nich. Ale jak są, to dobrze. Proszę pamiętać, że od następnej perspektywy budżetowej to my będziemy płatnikiem netto, jeśli chodzi o transfery. I będzie nas stać, bo będziemy tak bogaci, że będziemy mogli się przyczyniać do tego, żeby inni budowali sobie ścieżki do lasu i te ronda, prawda? Niech tam mają i centra tam wodne. Natomiast udział w tym wspólnym, wielkim, ogromnym rynku jest bezcenny. Bez tego polska gospodarka by się dławiła. A i początkowo kapitału nie mieliśmy. Proszę pamiętać, że Polska jest drugim czy trzecim krajem, w tej chwili to jest wiele osób, które są lepiej zorientowane i na co dzień to jakby śledzą, ja od czasu do czasu. Drugim czy trzecim krajem, do którego najchętniej kapitał zagraniczny wchodzi. Bo są spełnione wszystkie podstawowe warunki. Bezpieczeństwo polityczne, stabilna, trwała, mocna demokracja, którą mało gdzie można spotkać poza Europą. No i nie mówię o Stanach oczywiście. Stabilny, mocny system polityczny. Stabilne prawo, które nie grozi żadnemu inwestorowi zagranicznemu, żeby miał kłopoty jakieś z wycofywaniem kapitału czy przepływu zysków. Wysoce wykształceni pracownicy. Niezła już infrastruktura dzięki tym wysiłkom, o którym była mowa już z tego miejsca. Niezła infrastruktura. Dobre ogólne warunki do gospodarki i dobre położenie geograficzne w ramach Unii Europejskiej. Ten kapitał do nas tak napływa mocno, że naprawdę obawiać się o to, że takie czy inne stopy procentowe go zniechęcą czy zachęcą, to naprawdę jest tylko takie żurnalistyczne dywagacje. Oczywiście kapitał ten portfelowy, spekulacyjny, tak zwany brzydko, no ale jak najbardziej równouprawniony, napływa lub odpływa w zależności, gdzie się opłaca. No w Ameryce Południowej się ta rentowność będzie o wiele wyższa, ale nie ma tych innych gwarancji. Polska tu nie jest zagrożona. Jeśli będzie trzeba przetrwać następny kryzys, to tak samo dobrze go przetrwam. Drugim wyzwaniem, o którym ze zrozumiałych względów szerzej nie będę mówił, ale każdy z Polaków, który obserwuje to, co się dzieje na świecie i w Europie, wie, no to jest sprawa obronności Polski, gdzie też szybko jakiś zdecydowany postęp się musi dokonać i które to sprawy też oczywiście bardzo kosztują.
Polska się stara, polski rząd się stara, żeby w Unii Europejskiej nie liczono wydatków na obronność do deficytu. To by było niezwykle ważne i pożyteczne i wskazane ze wszech miar, ale czy to się uda, to trudno powiedzieć. To jest tak, proszę Państwa, no w polityce zagranicznej na innych nie ma co liczyć. Tak było od najstarszych czasach, od najstarszych czasów, w historii starożytnej tak samo. Polityka zagraniczna, międzynarodowe relacje między państwami są szczególnie bezlitosne. Czasami się mówi, że między ludźmi też są takie wyzute z empatii, z etyki. Ale zdarza się, że jest inaczej i zawsze jakieś elementy emocjonalne występują między ludźmi. A często można liczyć na solidarność, miłość, uczciwość i tak dalej. Nie jest tak źle, ale w polityce międzynarodowej nigdy. Nigdy nie można liczyć na żadne obietnice, na żadną sympatię. Liczy się nagi interes. A szczególnie dotyczy to państw demokratycznych. Szczególnie dotyczy to państw demokratycznych, co może wyglądać na paradoks. Bo można być przyjaźni z jakimś tyranem i jego wola oczywiście, czy sympatia może w tym pomóc. Chociaż może też być odwrotnie. Natomiast z demokracjami nie ma sympatii lub antysympatii. Bo jest demokracja, czyli narody tych krajów, elektorat decyduje, aby polityka zagraniczna tego kraju była zgodna z jego interesem. Z jego interesem. Wyłącznie. Pamiętam biednych studentów w latach, po wejściu do Unii Europejskiej. Pamiętam tych biednych studentów, jak im nie przychodziło do głowy, żeby jakoś zrozumieć, dlaczego kraje zachodniej Europy, Unii Europejskiej nam pomagają, jak to się mówi, prawda? To ja wiem, że to nie jest pomoc, to jest obustronny, dobry interes. Obustronnie, dla nas też wspaniały. Ale oni tego nie mogli zrozumieć i myśleli, że to taka dobra wola. I zawsze im zadawałem pytanie, no tak, a co jesteś skłonny ze swoich podatków, z podatków, który płaci twoja rodzina, przeznaczyć na pomoc dla Somalii, albo Ukrainy, albo Czadu, albo innego kraju? Jak wielu z was tutaj będzie skłonnych jakieś transfery tam robić? Myślicie, że obywatel Niemiec czy Francji to jest bardziej skory, żeby takie transfery robić? No to po prostu jest dobry interes dla wszystkich. Tak to się dzieją te sprawy. Im prędzej Polacy do końca to zrozumieją, że jedynym warunkiem dobrych relacji z innymi krajami jest własna siła i wtedy można liczyć na ich sympatię i współdziałanie, tym lepiej. Jeśli chodzi o gospodarkę, to się rozwijamy aż za szybko, jak na oczekiwanie naszych innych krajów, z nami zaprzyjaźnionych. Trochę ich niepokoimy. To jest tak, że dopiero ktoś do naszego domu się wprowadził i jakoś się rozpycha w nim. Podnosi jakieś żądania, chce uczestniczyć w planowaniu wydatków domowych, w zakupach. Nie chce zjadać tych rzeczy, co spadają ze stołu, tylko się dobiera, prawda, do tych lepszych, do lodówki. Tak to wygląda. Pytanie, czy my byśmy się zachowywali inaczej na miejscu Niemców, Francuzów czy obywateli Beneluxu, no bo to najbardziej są takie niezadowolone z tego kraju. No oczywiście, że nie. Też byśmy tak traktowali. No jacyś tam, nie wymienię nazwy, no tutaj dopiero co weszli, nauczyliśmy ich posługiwać się nożem i widelcem, a oni tu chcą decydować demokratycznie, na zasadzie jeden kraj, jeden głos. No jak to? Mówią, że system swój sądowniczy chcą zbudować tak jak Hiszpania czy Francja. No nie, bo my wiemy, jesteśmy mądrzy, wiemy jak to ma działać, a oni nie, trzeba ich dopiero nauczyć, przymusić, wskazać i tak dalej. No i u wszystkich się pojawia zapewne taka myśl, ta demokracja to tam za wcześnie w tej Polsce. Lepiej jakby były rządy oświeconej takiej elity, wychowanej na naszych uczelniach, z nami zaprzyjaźnionej, takiej jak mamy w Parlamencie Europejskim, dobrze opłaconej, oderwanej od rzeczywistości swoich krajów, no to wtedy by jakoś to się dobrze rozwijało. A ta demokracja, no ona powoduje, że w pewnym momencie, po jakichś tam obrotach, ciał niebieskich, w którymś momencie rzeczywiście wola większości ludzi się wyraża w tym parlamencie. To jest słabość demokracji. Już wcześniej zauważono w XIX wieku. Tocqueville jeszcze o tym dużo pisał, prawda? No demokracja rujnuje gospodarkę rynkową na przykład, bo większość ludzi nie akceptuje gospodarki rynkowej i wolnego rynku, bo nie chce pod mostem zdychać na przykład duża część, nie chce ulegać bezrobociu, no tak z brzegu kilka przykładów. Jakiś są programów jakichś mieszkaniowych, socjalnych,
I mają większość niestety w parlamencie i wolnorynkowców, którzy wiedzą, jak gospodarka się powinna rozwijać szybko, przegłosowują. I w wielu innych sprawach robią błędy. No większość jest za karą śmierci, na przykład zupełnie niecywilizowany sposób we wszystkich krajach pewnie. W Polsce też, ale broń Boże, nie można dopuścić do głosowań na ten temat. A tu nagle ta Polska zrozumiała dosłownie hasło demokracja, wybiera jakieś większościowe rządy, które nie chcą być niewolnikami, sługami, podawać do stołu, tylko chcą się rządzić. Powtarzam, no być może my byśmy tak samo reagowali. Ale to po prostu tym bardziej nas musi zachęcić do ciężkiej pracy, do znoszenia tej nieznośnej sytuacji, że nas pouczają, spokojnie zaciśnięcia zębu i pracowania nad zwiększaniem tego naszego PKB z roku na rok, coraz szybciej. I za 20 lat, co łatwo wyliczyć, będziemy już być traktowani jak równi. Niestety do tego trzeba mieć też większą siłę militarną. Jakoś ten świat jest taki pokojowy, pacyfistyczny. Na wyborach mistrz świata zawsze słyszymy, że wszyscy marzą o pokoju, o miłości i tak dalej, i czystej przyrodzie. No ale wojny trwają bez przerwy. A bez wojny kraj, który nie ma silnej siły defensywnej, jest traktowany lekceważąco. Szwajcaria od kiedy nie ma wojen żadnych. Ma potężne siły zbrojny. Wydaje bardzo duże pieniądze co roku na najnowocześniejszy sprzęt. No wiedzą, co robią. Po prostu, żeby mieć. Żeby rozmawiano z nami po ludzku. Nie z pozycji siły. No czeka nas też taki wydatek. No, mniejszy pewnie niż ta energetyka, bo tu w ogóle sumy są jakieś przerażające. Damy radę. No tutaj kapitał zagraniczny też się przyda. No i jest NBP, ale to wszystko, jeśli nam nie będą wkładać kija w szprychy. Tu mechanizm jest dopracowany w najmniejszych szczegółach. Już wcześniej za granicą wystarczy sięgnąć, to wszystko na nasze warunki przełożyć. To, że tak szybko żeśmy zmobilizowali środki na pandemię, na kryzys pandemiczny, wynikało też z faktu, że zawsze uczyliśmy się na tym, jak zachodnie kraje mobilizują środki. Wszystkie te mechanizmy dopracowaliśmy, przyjęliśmy na nasz grunt prawny, zbudowaliśmy odpowiednie kadry, odpowiednie instytucje i byliśmy gotowi. Co prawda się spodziewaliśmy, no na przykład w Narodowym Banku Polskim, jak wszyscy ekonomiści zresztą, że będzie kryzys z powodu nadmiernego luzowania i tego tak zwanego drukowania pieniądza, pompowania pieniądza do gospodarki. Biliony dolarów, euro i tak dalej. Że z tego na pewno coś złego wyniknie, jakiś kryzys będzie. A tu znienacka pandemia. Co nie znaczy, że tamto się nie może zdarzyć oczywiście. Ale każdy kryzys ostatecznie przejawia się podobnie i przezwyciężać go trzeba podobnie. Ale potrzebne jest zintegrowane społeczeństwo, które wie, czego chce, wykształcone społeczeństwo, światła elita, dobre kadry w instytucjach finansowych i gospodarczych, no i ta w ludziach dynamika, którą mają Polacy. Nie chcę tu jakoś nacjonalizm jakiś wpaść, szowinizm czy jakąś nadmierną dumę, no ale Polacy naprawdę mają specyficzną jakąś taką cechę, że się bardzo dobrze nadają do ciężkiej, inteligentnej, dynamicznej pracy. W czasach studenckich i potem pracowałem no prawie wszędzie. No nie byłem w Nowej Zelandii czy Australii, ale prawie wszędzie pracowałem fizycznie, w rozmaity sposób, we wszystkich możliwych zawodach, ciekawy świata byłem. No i rzeczywiście wszędzie tam, gdzie byli Polacy, to widać było, że pracują dobrze. No, nie chcę tutaj mówić, że najlepiej, ale dobrze. Jest w nich taka jakaś cecha, że chętnie pracują, chętnie oszczędzają, starają się o byt całej rodziny. Coś z tego wynika i chętnie zdobywają kwalifikacje. Spójrzcie na naszych studentów, na tych marnych uczelniach, które mamy, o przecież niskim poziomie, ale jak się uczą. Jak zdobywają kwalifikacje? Jak starają się osiągnąć wyższy poziom? No Polska, większość swojego życia przeżyłem w komunizmie. No nie było takiego mordowania ludzi znów na ulicy, prawda, jak w innych krajach i w innych okresach. No ale było szaro, brudno, beznadziejnie. Nic się nie chciało rzeczywiście. No jedyne, co było fajne, tak mi się wydaje, no to praca naukowa, może artystyczna, ale to już trzeba było jakieś tributy, prawda, składać, ale praca naukowa. I wszystko się zmieniło zupełnie inaczej. Młodzi ludzie do pracy naukowej się nie palą, bo jest tyle wspaniałych możliwości rozwojowych.
Polacy naprawdę muszą bardziej uwierzyć w swoją siłę i przemawiać z mocniejszych pozycji. W tej chwili jesteśmy poddani takiej presji jak jakiejś sokowirówce, prawda? Albo ustąpimy, albo nie. Jak ustąpimy, to stracimy wszystko. Nie możemy ustąpić. Damy sobie radę, nawet w tych trudnych warunkach. Tylko musimy wytrwać. No ale jak Piłsudski już mówił, w czasach kryzysu najgorszy jest wróg wewnętrzny. To jest coś, co nas prześladuje od dawna i wynika z faktu tej złej edukacji, może spadku tego patriotycznego wychowania w rodzinach. Nad tym może za mało pracujemy. Ta koalicja rządowa, która rządzi już przecież dłuższy czas, no też nie udało się powołać jakiegoś fajnego uniwersytetu nowego, kształcującego nową, dobrą elitę, szkoły prawniczej w szczególności, no bo to jest taki ostatni bastion PRL-u jeszcze. To się nie udało, no bo były inne, pilniejsze sprawy. Teraz czas wrócić drugi bieg i od podstaw tą pracę wzmocnić. No a wszystkim tym, którzy za energetykę polską odpowiadają, to życzę dużo hartu ducha i szczęścia. Bo lada moment nie prezes Narodowego Banku czy premier, tylko oni się mogą stać chłopcem do bicia. Prawda? No czekają społeczeństwo rzeczywiście. No. Ciężkie czasy z tymi podwyżkami. Dla rodzin mniej zalożnych i gaz, i elektryczność, i benzyna. Tutaj Narodowy Bank Polski naprawdę nic nie poradzi. Rząd może trochę, zmniejszając podatki, akcyzy i tak dalej. To jest tylko przeciąganie w czasie, no i z uszczerbkiem dla budżetu. A jak z uszczerbkiem na budżetu, to znaczy, że będzie miał mniej do wydania na inne cele w następnym roku. Więc to tylko można zrobić, żeby trochę osłabić ten efekt, ale to się tak nie da. No niestety, proszę Państwa, w tym momencie zamyka się w Chinach 9-milionowe miasta, odcina się od elektryczności, od ciepła. Dzieją się dramaty. Liczne porty chińskie są zamknięte, na amen. Stąd ogromne kłopoty w łańcuchach dostaw. Ten kryzys istnieje i jakiś czas będzie istniał. No, jakiś czas. No tutaj są lepsi specjaliści. Myślę, 5, 6, 7 lat będzie istniał. Ile tych lat chudych tam, prawda, pod ustych, no, przed pandemią były? No 7 lat będzie naprawdę podwyższonej inflacji i trudności rozwojowych. My dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy dostęp do szerokiego rynku, damy sobie radę. To chciałem starannie podkreślić, żeby nie nazywano nas eurosceptykami. No trudno o polskich patriotów nazwać eurosceptykami, dlatego że my sobie zdajemy sprawę, że nie ma innego miejsca dla nas w Europie lepszego niż Unia Europejska. No bo gdzie? Nie ma takiego miejsca. Jesteśmy w tym miejscu i w tym miejscu musimy wybrać to, co jest najlepsze. Natomiast do Unii Europejskiej innej wstępowaliśmy jako pewnego stowarzyszenia ekonomicznego, gospodarczego, wolnohandlowego, gdzie był ten swobodny przepływ tych czterech elementów. A tu się robi takie lewicowe państwo federacyjne. No i nam to trochę doskwiera, ale to trzeba po prostu przeczekać. No to się zmienia, to są takie fale. Poglądy polityczne w społeczeństwach idą od jednej strony do drugiej, odbijają się potem znów w drugą stronę i tak dalej. Trzeba przeczekać. Akurat trafiliśmy na taką jakąś falę przybojową. Trzeba ją przeczekać i sobie dać radę. Przecież my nie jesteśmy ani prawicowi, ani lewicowi, tylko jesteśmy patriotyczni i chcemy dobrze dla naszego kraju. Chcemy dobrze się rządzić. Czy Keynes był prawicowy, czy lewicowy? No, prawda, w każdej dziedzinie zresztą, bo on nawet i etycznej, prawda, trudno powiedzieć. A my nie jesteśmy zresztą keynesistami, mamy własną linię postępowania i myślenia ekonomicznego i własnych wspaniałych liderów. Wybiłem specjalnie, znaczy jeszcze nie 12, ale chyba 10 najwybitniejszych polskich ekonomistów, głównie okresu międzywojennego. Są zupełnie inne nazwiska niż studenci są do dzisiaj uczeni w szkole. Mieliśmy samodzielnie myślących, geniuszy nawet, no, którym nie było dane szerzej publicznie na świecie zabłysnąć, no bo to prowincjonalne miejsce takie było na świecie. Za krótko to trwało. Ale zawsze Polacy potrafili wymyślić tą drogę. Pragmatyczne myślenie jest nam głęboko bliskie. Żaden ekstremizm. Może dlatego, że katolicki jest to baza myślowa, nie protestancka. Unikamy ekstremów. Nie ma partii ekstremalnych w parlamencie. Mogą gdzieś tam się pojawiać, ludzie nigdy na to masowo nie głosują. Nie ma żadnych ruchów ekstremalnych. Nic się nie dzieje gwałtownego. Polacy są pragmatyczni, chcą spokojnie żyć i coraz lepiej, i bardziej bogato i w bardziej wolny sposób. Aż przyjdzie czas za 20 lat,
dla waszych także dzieci, że będzie można mniej pracować, bardziej konsumować, cieszyć się bardziej z życia, być odprężonym, bo będziemy w ścisłej czołówce światowej co do poziomu życia i będą nas traktować z uszanowaniem. I wtedy trzeba będzie apelować, proszę to zapamiętać, że jakieś kraje, które będą dochodzić do tego obozu szczęśliwości, żeby ich nie traktować tak, jak nas teraz traktują, bo to jest świństwo po prostu. Żeby trochę inaczej ze zrozumieniem na nich spojrzeć, że im się należy też godność, równe traktowanie, wysłuchanie argumentów. No jakoś, żeby we wspólnej przyjaźni budować ten wspólny jakiś tam gmach do funkcjonowania. I mniej ideologii. Zero ideologii, zero dogmatyzmu, jakiegoś wściekłego dążenia do nierealnych celów. Myślę tu o tym planie Timmermansa w tej chwili, no, który w ogóle oznaczałby jakąś rzeź dla Europy, prawda? W sensie konkurencyjności Europy na tle świata. Bądźmy bardziej wyrozumiali wtedy, myśmy bardziej otwarci. No, Narodowy Bank Polski jest do państwa dyspozycji po prostu. Zawsze, jak będzie taka potrzeba, to weźmiemy udział w każdym przedsięwzięciu, chociaż proponuję, żeby bank zostawić do tych najważniejszych zadań, którymi musimy sprostać. Teraz znów przezbrajam bank, likwiduję pewne departamenty, powołuję nowe. Cyberbezpieczeństwo nagle się stało takim piekielnym tematem, który trzeba szybko łatać i nadrabiać. Nawet państwo sobie nie wszyscy zdają na tej sali, no z bankowości to zdają sobie sprawę instytucji finansowej, jaki to jest problem ogromny, ile on kosztuje. A tutaj za granicą blisko mamy całą armię cybernetyczną. Jednym guzikiem nam na przykład system płatności wyłączą w całej Polsce. I kosztuje to kolejne miliardy i wysiłki. No ale tutaj na tej sali to jest sam optymizm i dynamizm. Mamy wspaniałe kadry, niesamowite. Nie dajcie sobie wmówić, że coś tutaj jest, czego się trzeba wstydzić. Wyjątkowe dobre kadry. Na miarę tych przedwojennych, które się udało zebrać i które tak dynamicznie tuż przed wojną starały się nadrobić zaległości, ale nie zdążyli. Chociaż tej Gdyni może nie trzeba było budować i Centralnego Okręgu Przemysłowego kupić nowoczesną broń gotową wtedy, ale kto to wie, kiedy ten moment przychodzi. Mamy wspaniałą kadrę. To widać po wynikach przedsiębiorstw, po wynikach najlepszych spółek. To widać po funkcjonowaniu instytucji finansowych. Tylko jest nam potrzebny jeden, jedyny czynnik, no poza brakiem jakiejś pandemii też. Jeden, jedyny czynnik, troszeczkę czasu, no odrobinę czasu, żeby nam dali 20 lat spokój. Dali nam spokojnie się rozwijać. A jak nie, no to się będziemy potykać. Dziękuję bardzo.